No i doczekaliśmy się. Witajcie bardzo serdecznie w Konsologii na temat znanego wam sprzętu przede wszystkim. Sony PlayStation. Aż mam ciarki tak naprawdę na ciele i w ogóle wszędzie, bo to jest dla mnie tak jakby dosyć ciekawa rzecz, bo wyjątkowa chwila się wytworzyła, ponieważ od tej pory mam nadzieję, że Konsologia będzie troszeczkę bardziej rozpoznawalną serią, która w sumie zaczynała od konsol dosyć historycznych, dosyć takich mało znanych, praktycznie nawet w Polsce w ogóle nieznanych, tak przynajmniej według przeciętnego rozumowania. A jednak od tej pory mamy do czynienia ze sprzętem, no chyba wszystkim tak naprawdę znanym. Ale żeby się nie rozpędzać za bardzo i uwierzcie mi, ta seria będzie wyjątkowo długa, bo wiemy bardzo dużo o pierwszym PlayStation, więc no, będzie kilka odcinków takich naprawdę srogich, więc przygotujcie się na zanudzanie, bo do gier to sobie przejdziemy oczywiście i też będzie problem z doborem ich, bo wiemy doskonale, że tych gier jest bardzo dużo i tak naprawdę każdy mógłby zrobić swoją tak jakby część z tego, jak definiuje PlayStation pierwsze przynajmniej. I dzisiaj przynajmniej tak jak ja według swojego starego schematu postaram wam się opowiedzieć o danych technicznych, jak ta konsola generalnie wypada na tle konkurencji w 1994 roku. Zobaczycie sobie pewne widełki, które myślę, że będą w miarę charakterystyczne i będą dawały jednak do zrozumienia, że faktycznie pomimo tego, to co mówiłem o Saturnie, że jest to jednak konsola dosyć mocna technicznie, okazuje się, że jednak jej skomplikowanie było daremne. Zważywszy na to, że tutaj tak naprawdę PlayStation ma... Nie chodzi mi bardziej o to, że prostsze podzespoły, tylko mniej na tyle zawiłe, mniej skomplikowane, tak jak to było właśnie tam na konsoli Sega. W ogóle tak, od czego możemy zacząć, to to, że procesor główny tak naprawdę to nie jest wcale taki jeden cały prosty, jeden układzik, który tylko, nie wiem, liczy i tak dalej, inne rzeczy podejmuje. Mianowicie dlatego tak, że on w zasadzie ma kilka w sobie funkcji. Cały układ nazywa się LSI CoreWave CW33300. To jest cała tak jakby jednostka i zawiera w sobie kilka elementów, które między innymi stanowi jako główny trzon konsoli, czyli MIPS R3000-A, który jest 32-bitowy, RISC-owy, na podstawie, która tak naprawdę przynajmniej w tym pierwszym modelu, ona ma kod R3051, który ma 5 KB pamięci podręcznej i jest o prędkości 33,87 MHz zasilany taką oto prędkością. I kilka tutaj takich podstawowych danych wam podam już na planszy, nie będę wam tego streszczał głównie, bo to już są takie bardzo informatyczne, technologiczne informacje. Jedyne co tak naprawdę mnie zainteresowało, to że ma 30 MIPS-ów, 30 milionów operacji na sekundę i przepustowość danych poprzez szynę do 132 MB na sekundę wokół całej tej płyty. Więc tu praktycznie mamy już temat przynajmniej tego jednej części za sobą, ponieważ tak, jeszcze jest Geometry Transformation Engine. On definiuje całą grafikę 3D. Nie ma tutaj żadnych podziałów na jeden procesor SH2, drugi procesor SH2 od grafiki 3D i 2D, tylko jest jeden cały układ, który decyduje za grafikę 3D, oświetlenie, geometrię, tekstury, wielokąty i przeróżne transformacje. Dzięki czemu może być faktycznie sprzęt no, dosyć dobrze renderujący całą tą grafikę. Wydajność na poziomie 66 MIPS-ów, wielokąty, które potrafi wytworzyć przez urządzenie. W dużej mierze na internecie podaje się dwie liczby. 360 tysięcy, czyli z płaskim cieniowaniem tekstur, czyli taki w sumie tryb graficzny, który w sumie no, jest bardzo ubogi, jak widzimy po grach, na przykład Bubsy 3D. Ta gra korzysta przynajmniej z takiego płaskiego cieniowania, gdzie jest jedna, tak jakby, nawet nie nazwę tego teksturą, tylko powierzchnia i ma jedny prosty kolor. Żadnego w ogóle tak jakby reagowania na oświetlenie i inne rzeczy jeszcze nie ma. Więc powiedzmy, że tak, tutaj akurat w tych grach można powiedzmy w tym wypadku taką jakby najlepszą grafikę poligonalną zobaczyć. I podaje się też najczęściej 180 tysięcy poligonów na sekundę przy cieniowaniu góro. Ale nie podaje się jeszcze jednej wartości. Nie podaje się jeszcze 90 tysięcy poligonów na sekundę razem jeszcze z oświetleniem do tego. Czyli cieniowanie,
nakładanie tekstur i samo oświetlenie jeszcze dodatkowe. I różne efekty, z czym mgły i tak dalej. Nie? Więc tego też się nie podaje z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. Upraszcza się taki mechanizm, skoro tylko dwie dane mamy. Nie rozumiem tego, dlaczego nie podaje się też i tej trzeciej, najważniejszej, wręcz bym powiedział. Jest jeszcze Motion Decoder, MDEC, który operuje obsługą pełnego ekranu. Filmiki full motion video obsługuje. No i dekompresuje obrazy i filmy do pamięci wideoramu, która właśnie w tej pamięci tak jakby jest. 80 MIPS-ów zawiera w sobie i ma tak zwane kodowanie długości serii, run length encoding. Polega to na tym, że są tak jakby, powiedzmy, powierzchnie makrobloków, takich większych, powiedzmy, przestrzeni, gdzie są zawarte piksele przeróżne. I tam głównie w tych filmach właśnie widać, nawet na przykład na wideo CD, jak są przeróżne pola przeznaczone na ekran i na tych polach są różne dziejące się sytuacje z pikselami, kolorami, barwami, ruchami. I to jest właśnie cały ten przebieg tego, że przynajmniej na PlayStation, na oglądaniu tych filmów wideo CD mamy tak jakby trzy makrobloki, które mają wielkość 16x16. I one decydują właśnie o tym, jak ten film będzie jeszcze wyglądał. I jest jeszcze dyskretna transformacja kosinusowa z odpowiednimi algorytmami, z jednym makroblokiem 16x16 RGB. Czyli jeszcze coś dodatkowego występuje. Dane przejściowe do graficznego procesora przechodzi do pamięci bezpośredniej, tak zwanej DMA. I jeszcze przeróżne operacje występują, nadpisywanie macierzy do dyskretnej transformacji kosinusowej i innych parametrów. No, musi być przede wszystkim podłączona do magistrali procesora, bo inaczej to przecież nic nie wyświetli w tym wypadku. No i mamy jeszcze system control coprocesor, część tak zwanego procesora, który ma 16 jednostek rejestrów 32-bitowych. Jeszcze ma inne rejestry i funkcje do architektury R3000A, kontroli pamięci zarządzanej przez wirtualną pamięć i system przerwań, czyli przeróżnych poleceń między użytkownikiem a urządzeniem, wyjątków i też oczywiście, co za tym idzie, błędów, które czasami się pojawiają. Pamięć RAM jest 2 MB w formie EDO, w bardziej jeszcze wydajniejszej, która potrafi jeden proces szybciej wykonać, zanim skończy się poprzedni. W umownym skrócie. Dodatkowy RAM 1 MB dodatkową tak jakby już wliczoną pamięcią ramki buforowej, czyli do całego tak jakby obrazu, które PlayStation sobie tam dobiera. Pamięć podręczna dla rdzenia procesora głównego i napędu CD-ROM. Pamięć flashowa, która obsługuje karty pamięci. No i oczywiście BIOS, który ma 512 KB. Kilka rewizji tego BIOS-u jest. Pierwszy Wam dobrze znany z moich, może nie pierwszych filmików, ale późniejszych, gdzie jest szare tło, są kafelki tak zwane i są dwa pola, albo menadżer pamięci, albo do muzyki. A w późniejszych edycjach menu jest bardziej kolorowe. Co prawda też funkcje ma takie same, ale jest stylistycznie trochę tak jakby no, przyjemniejsze dla oka, powiedzmy. Chociaż nie powiem, tamto menu było całkiem ciekawe. I teraz procesor główny, który w sumie podaje się w internecie, że on nie ma swojej nazwy, tak naprawdę jakiejś kodowej, ale przynajmniej znalazłem na jednym modelu, pierwszym, premierowym, nazwę katalogową procesora CDX8514Q, który został opracowany przez Toshibę, jest 32-bitowy i w kolejnych rewizjach znajdziemy już inne cyferki, ale będzie to ten podobny model procesora graficznego. Oczywiście przechowuje tekstury, grafikę, poligony i ramkę buforową, tak jak w 2D, tak jak i też w 3D. Pamięć RAM tego procesora 1 MB wideoramu. 2 KB pamięci podręcznej tekstur, czyli to, co właśnie wynika z tej całej przepustowości szyny, 132 MB na sekundę. I jeszcze pamięć wymienna, tak zwana FIFO. Pierwsza, tak jakby dana, przechodzi, kolejna odchodzi, 64 bajty dla usprawnienia całej tej układanki graficznej. Konfiguracja ramki buforowej jest w rozdzielczości 1024x512. Naśladuje równoczesne tła, czyli symuluje tak jakby, dajmy na to, przemieszczanie się poszczególnych plansz, a więc przestrzeń.
ma maskę bitową, okno tekstur, czyli cały wachlarz wszystkich tekstur na określoną jedną, nie wiem, postać, obiekt, być może w grze nawet. Całą tak jakby paletę tekstur, którą sobie ewentualnie dobiera z całego tego zestawu. Oferuje też efekty poszczególne takie jak tak zwanego dithering'u, czyli nie wiem, roztrząsania pewnych efektów, obcinania pewnych elementów graficznych, mieszanie kolorów alfa, czyli nastawianie jednego koloru ważniejszego od drugiego, ewentualne tak jakby wycinanie pod przezroczystość, bo też ta konsola oczywiście to oferuje, przezroczystość w pewnej skali, mgłę, na przykład w Silent Hillu i w wielu innych grach też się znajdzie, elementy ramki buforowej, renderowanie do tekstury, czyli już automatycznie sprzęt nie zastanawia się, jaką teksturę nałożyć, tylko już od razu w locie to robi, renderowanie grafiki poza ekranem, czyli nie tylko to, co widzimy z pewnego rzutu kamery, ale też poza nią już sprzęt jest w stanie coś tam wygenerować. Jak pewnie zauważyliście, gry na Saturna były tak zrobione, że część tej grafiki co prawda renderowało już poza ekranem, ale miało się wrażenie, że jak się kamerę przestawiło w jedną lub drugą stronę, to te powierzchnie niektóre, one tak jakby już się doczytywały, tak jakby żeby wypełniły ekran. Ale gdzieś tam na ułamek sekundy było widać, że faktycznie ta tekstura, czy pewien poligon, inny obiekt nie był w ogóle wyświetlony przez urządzenie. A tutaj do końca takich rzeczy nie ma. Co prawda też się zdarzają w PlayStation w niektórych grach, ale tu już sprzętowo jest to zagwarantowane, że nie ma takich jakby ubytków w grafice. Renderowanie wieloprzebiegowe, płaskie cieniowanie i cieniowanie góro oraz tekstury, to co już wcześniej było. Praktycznie brak ograniczeń linii, to tutaj jeżeli chodzi przynajmniej o te plany. No i pozyskanie światła kolorowego z danej tekstury obiektu. To już też może być. Rozdzielczość konsoli przynajmniej w pewnym obrazie 256x224 do 640x240. Natomiast w przeplocie mamy większą oczywiście rozdzielczość, bo 256x448 do 640x480. I tą daną w przeplocie nie podaje się jako przeplot, a podaje się jako daną ogólną. Czyli ludzie mogą sobie zdać sprawę, że PlayStation jest w stanie wyświetlić pełny obraz w 480p. A to nieprawda akurat jest. Bo tak naprawdę ta konsola w dużej mierze ona operuje na 240, przynajmniej w PAL-u. W NTSC 224. I nawet widać, że ta generacja piąta, powiedzmy, jeżeli byśmy ją definiowali jako czysto pod kątem rozdzielczości, to ona tak na spokojnie jeszcze tkwi w 240p. Przynajmniej w niektórych grach. Bo generalnie wygląda sprawa tak, że gry mają niższą rozdzielczość, a menu zazwyczaj ma większą rozdzielczość. Ze względu na mniej szczegółów, jakie tam się znajdują. Przeważnie właśnie te menu, one nie są jakoś specjalnie wymagające dla konsoli, więc powiedzmy, że to jest wytłumaczeniem tego całego zjawiska. I bardzo mi zależało, żeby dowiedzieć się, jakie są barwy w tej konsoli, ale nie chodzi mi o to, ile potrafi paletę kolorów wyświetlić, bo 24-bitową, 16 milionów kolorów, a tak naprawdę przy konkretnych rozdzielczościach, jaka mnie interesuje, nie są wszystkie one podane, co prawda, ale daje to już do myślenia, że no 16 milionów kolorów w jednej grze no nie ma, nie ukrywajmy. Przecież te piksele są tak duże w tych grach niektórych, że no nie ma opcji, żeby w jednej grze było 16 milionów. Więc na szczęście z jednego źródła, no, Wikipedia. Widzę, że to są pełne dane, więc postanowiłem w tą stronę pójść, żeby zobaczyć, czy to są faktycznie prawidłowe dane. 54 344 kolory są wyświetlane przeważnie przy 256x244. I to by była 224, przepraszam. I to by była praktycznie taka realistyczna liczba kolorów, która już mi się bardziej zgadza, jak najbardziej, z tej całej palety 16 milionów. Natomiast 153 600 już jest w wyższej rozdzielczości, przynajmniej w pewnym obrazie i najprawdopodobniej tutaj brali pod uwagę chyba NTSC. 640x240, więc tu już mamy sprawę wyjaśnioną. Nieograniczona ilość tablicy kolorów w tak zwanym klat. No i 32 poziomy przezroczystości. Czyli nie jeden,
czy tam 5, aż 32. No i mapowanie tekstur. I generalnie wygląda sprawa tak, że ma 4 tryby. Mode 4, Mode 4, 4-bitowy klad z 16 kolorami. Mode 8, 8-bitowy klud, dajmy na to, żeby nie glut. Klad 256 kolorów wyświetla. Tryb 15, Mode 15, 15-bitowy bezpośredni, czyli 32 tysiące kolorów. I tryb 24, 24-bitowa gama barw, czyli 16 777 tysięcy. Sprite'ów, jak już PlayStation wyświetla sprite'y, czy tam bitmapy, no bo nie wszystkie gry w PlayStation są oczywiście trójwymiarowe, są i dwuwymiarowe, ale nie jest ich aż tak dużo, jest tak mniej więcej, no. Tak jak przynajmniej wiem, to tak 30% gier z tej konsoli jest w dwuwymiarze. Ramka buforowa jest Wam znana i generalnie same te duszki, przeważnie one mogą być w rozdzielczości 8x8 lub 16x16, ale potrafią być też większe, tylko wiadomo, że za tym idą już ograniczenia, które skupiają się na przykład ku temu, że do 4000 duszków na ekranie może być wyświetlanych, ale tylko wtedy, kiedy jest 8x8 wszystkich sprite'ów. Jak jest większy rozmiar danego sprite'u, to wtedy wiadomo, że jest tego mniej. Oczywiście skalowanie, obracanie i inne ruchy. Maksymalny rozmiar sprite'u, jaki może być wyświetlony przez PlayStation, to jest 256x256. No i wiadomo, wszystkie tutaj tryby, jakie mogą być dla tych duszków, obracanie, skalowanie góra-dół, wartościowanie, czy dany obiekt sprite'u ma być przed jednym planem, czy na drugim planie i tak dalej, zakrywanie, zaciemnianie, zanikanie i tak dalej, i tak dalej. Dźwięk. 16-bitowy procesor Sony, obsługa ADPCM do 24 kanałów, a Sega Saturn miał aż do 32 kanałów dźwiękowych, także tu już mamy inną sytuację. Próbkowanie dźwięku oczywiście w najwyższej jakości dla płyty CD, bo 44,1 kHz, 512 KB pamięci RAM, źródło PCM, potrafi obsługiwać MIDI, jest i moduł wysokości tonu, obwiednia, inna skala dźwiękowa, może się zapętlać i jest cyfrowy pogłos. Ale widać, że faktycznie tych funkcji w PlayStation 1 jest mniej niż w Saturnie, bo tam jeszcze z tego co kojarzę, w Saturnie było zdejmowanie wokala w jakiś sposób, ale to już inna rzecz tak naprawdę. Tutaj nie ma to aż chyba takiego znaczenia dużego, jak to tylko wokal. I pozostałe dane, jakie nas interesują. Maksymalna pojemność płyty CD-ROM, jaka może być dla tej konsoli, to jest 660 MB na dysku. Napęd jest podwójnej prędkości, aczkolwiek zdarzają się takie gry, które pracują na pojedynczej. Bufor danych dla całej obsługi tego CD-ROMu to jest 32 KB. Obsługa CD-XA, tryb drugi, rozszerzenie tak jakby trybu CD. Audio CD lub też inaczej potocznie nazywany Disk Compact Digital Audio. Podłączenia standardowe na dwa kontrolery, tak jak widać. Oczywiście możliwość rozszerzenia tego do 6 padów multitapem. Kontrola obsługi pamięci do kart wymiennych pamięci. Jest wbudowana flashowa. Dla każdej karty pamięci wymienialnej jest 128 KB. Przynajmniej na oryginalnej karcie, bo są takie, które mają więcej oczywiście. Obsługa kopiowania, odzyskiwania danych i usuwania za pomocą menadżera danych. I o tym też będę troszeczkę opowiadał, bo od lat praktycznie nie wiedziałem, że można odzyskać dane, co ciekawe, na karcie pamięci, a wystarczy jeden trik, który trzeba pozyskać poprzez wciskanie pewnych guzików, przycisków. Do tego też będziemy sobie przechodzili. Są też takie gry, które używają karty pamięci jako głównej pamięci RAM i co ciekawe, tam są przechowywane wszystkie informacje instrukcyjne, które pozwalają przełamać limit pamięci RAM, który ma 2 MB. I jedną z takich gier jest właśnie Music 2000. Tam właściwie mamy możliwość rozszerzenia tej pamięci tak jakby na zasadzie tej wymiany. No i po prostu, wiecie, mimo wszystko przy takich ograniczeniach, jakie ma PlayStation, przy przynajmniej takich, powiedzmy, programach, samo to, że jednak karta pamięci, powiedzmy, pełni rolę pamięci RAM-u dla tej konsoli, no to to jest dopiero niesamowite, co musiało Codemasters albo inne studio poczynić, żeby zrobić takie rzeczy. I teraz tak, w PlayStation, zależnie od modelu, jaki mamy do dyspozycji, no ja mam akurat model ostatni,
czyli SCPH9502, to już jest ten wypustowy, pożegnalny dla tej formy konsoli. Mamy różne podłączenia, AV out, multi out w zasadzie, Composite, S-Video i SCART. Przeważnie w pierwszych modelach 1000 i 3000 były wszystkie wyjściowe podłączenia na Composite i nawet w pierwszym było wejście na S-Video. Dopiero S-Video zostało wywalone z drugiego już wypustu, czyli 3000. Tam w ogóle tych rewizji było jeszcze więcej, na Japonię, jakieś tam specjalne edycje, to do tego za chwilkę sobie przejdziemy w skrócie, bo jeszcze będę pewnie do tego wracał. To tak tylko na rozgrzewkę. I złącze antenowe jeszcze się trafia, ale tylko w modelu 1120 i tam jakieś tam widełki przeróżne się trafiają. Ale kto by podłączał antenowe pod taką konsolę, gdzie już jest więcej szczegółów niż od konsol 8 i 16-bitowych, tego nie wiem, naprawdę nie wiem. Port serial, czyli rozszerzenie typowe na przykład do link cable'a. Wiele gier z tego korzysta, na przykład pierwszy Wipeout, czy Doom nawet. Co do Dooma, to nie mam pewności akurat. Nie będę zgadywał w każdym razie. Wszystkie modele posiadają, przynajmniej te kanciaste. Natomiast jeszcze jest port rozszerzeń dla Action Replay czy Gamesharku, który jest tylko w modelach od 10 000 do 7500. W moim modelu akurat tego nie ma, nawet zobaczycie na podglądzie, że tego nie ma. Pobór mocy, jaki ma w Japonii 100 V, w Ameryce, Ameryce Północnej, czyli Stany Zjednoczone, Kanada 120 V i w trybie PAL 220-240 V. Z tego co sprawdziłem, zużycie całe prądu, jakie jest przynajmniej w moim modelu 9002, 10 W. Pewnie w zależności od modelu mogłyby być delikatne różnice, ale 10 W sprawia, że na PlayStation opłaca się grać, bo to jest w miarę tanie granie na ekranie. Natomiast PlayStation 1, odchudzona edycja konsolki z 2000 roku, ma napięcie 7,5 V, 2 A. Także mniejszy model, mniej mocy pobiera. Więc tak, rozgraniczamy sobie kilka modeli. 1000, 3000, 5000, 7000, czy też 7,5 i 9000. Wszystkie mają oznaczenie SCPH. SC to pewnie od Sony komputer, a PH nie mam pojęcia. Tu akurat nie sprawdzałem tego dokładnie. Także tu akurat i jeszcze PS1 oczywiście, ale jest jeszcze tak zwany PlayStation Debug, czyli programistyczny do tworzenia gier. I jeszcze jest NetYaroze, do którego też będziemy sobie przechodzili. To była taka konsolka, która w Japonii się pojawiła w 97 roku mniej więcej w połowie i ona pozwalała w zasadzie każdemu, kto chciał, jeszcze ze specjalnym oprogramowaniem do tworzenia gier, stworzyć własną produkcję. W miarę na takich prostych zasadach można było co nieco sobie pobudować. I co ciekawe, z tego co się orientuję, powychodziło kilka takich płyt, czy demek nawet, gdzie faktycznie tam było, można sobie sprawdzić poszczególne produkcje, które inni stworzyli. I na ten temat też będę mógł co nieco opowiedzieć. I jeszcze co ciekawe, na koniec wam powiem, że na spodzie konsoli, jak macie etykietę znamionową, macie taki symbol 2C albo 2B. 1. O co w tym chodzi? A już wam mówię. 0 na tej etykiecie oznacza, że konsola jest z Japonii. 1 oznacza, że konsola jest ze Stanów Zjednoczonych czy z Kanady. 2 sugeruje nam region PAL. 2A to jest rynek australijski. 2B, Wielka Brytania i Irlandia, a 2C to już jest pozostała część Europy i ewentualnie inne rynki. A 3 pod spodem oznacza rynek azjatycki. Hongkong, Macao, nie wiem, Tajwan, Filipiny. Nie wiem, czy w Chinach ta konsola się pojawiła ostatecznie, ale chyba w tamtym czasie jeszcze nie. Także konsola, powiem wam, w porównaniu do Sega Saturn, no 32X, 3DO, no wiadomo. Jest tak jakby na bardzo podobnym stadium rozwoju, tak jak Saturn, ale mam wrażenie, że jednak konsola jest bardziej skonkretyzowana, nie ma niepotrzebnych niektórych pierdół, typu jakiś oddzielny procesor, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Tutaj są inne układy, to nie są procesory, to są układy scalone, które już same w sobie tak jakby dają
bardziej większą możliwość do rozluźnienia tego sprzętu, żeby nie był po prostu za bardzo skomplikowany dla twórców. I widać, że mówię, właśnie taki układ był skazany na sukces tej konsoli. A o tym sukcesie konsoli opowiem Wam już w kolejnym odcinku i no, powiem Wam, że ja się boję zaglądać do historii PlayStation, bo ona jest zajebiście bogata. Ona jest bardzo rozbudowana do tego stopnia, że będziemy musieli się cofnąć do lat 80., bo już nawet od tamtego momentu, już co niektórzy projektanci w Japonii kombinowali już nad jakimś sprzętem, ewentualnie z drugą firmą, też dosyć dobrze znaną Wam, dzięki czemu można by było co nieco już zaczynać z tą dziedziną, bo jak wiecie dobrze, Sony przynajmniej od początku gry traktowała raczej jako tymczasową zabawkę. Oni raczej, jak wiemy dobrze, specjalizowali się w Walkmanach, urządzeniach audio, telewizorach i innych rzeczach, więc powiedzmy, że oni jeszcze przynajmniej do pewnego momentu nie zauważali potencjału, jaki potencjał mogą w zasadzie gry wideo wnosić. No i tutaj do pewnego momentu będziemy mieli taki sceptycyzm. Natomiast od pewnego momentu, no zobaczycie dalej, co się wydarzyło. Znacie doskonale tą historię, ale myślę, że nie będzie problemu ją jakoś omówić i zaprezentować. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Konsologii na temat Sony PlayStation. Ciekawej konsoli, akurat, żeby się nie zdziwić, z mojego roku urodzenia. Także mogą jeszcze niektórzy powiedzieć, że jestem dzieckiem PlayStation, tak jak to się kiedyś mówiło, dziecko Neostrady. No i takie miano, przynajmniej dziecko PlayStation mi pasuje. Bo jeszcze co warto nadmienić, w zasadzie to jest pierwsza konsola i to dokładnie w tym kształcie, którą za dzieciaka widziałem. W 97 albo 98 roku, także dziwne rzeczy, dziwne dzieje. Do zobaczenia w kolejnym materiale.